urodziłam się kilkadziesiąt lat temu w Lesznie, w Wielkopolsce. Stąd moja znajomość z panią Konieczną. Rodzina Koniecznych pochodziła z Osieczna. Osieczna to mała miejscowość znajdująca się pod Lesznem, 10 kilometrów, ale znana z bardzo takich polskich, patriotycznych wystąpień. Brała udział w Powstaniu Wielkopolskim, cała rodzina, rodzeństwo i dalsi znajomi Koniecznych. Tak samo ja miałam też tam krewnych. Ojciec doktor Koniecznej Ireny był najstarszy z tej rodziny. W wieku 17 lat opuścił już Osieczne, chodził do szkoły w Poznaniu, ukończył studia. Był dziennikarzem, początek XX wieku. Zawsze u nas na tych rubieżach była walka między polskością a niemieckością. Ona brała udział w pracach chorągwi poznańskiej, tworząc drużyny starszo-harcerskie sanitarne. Druhna, kiedy skończyła studia, jedną z pierwszych posad była posada w Inowrocławiu. Była położnikiem, ginekologiem. Z jednostkami wojskowymi z Inowrocławia w 1939 roku brała udział we wojnie jako lekarz wojskowy już. Brała udział w bitwie nad Bzurą w Armii Poznań. Nie dostała się do niewoli i przyjechała z powrotem do Inowrocławia. I stamtąd została wysiedlona przez Niemców do Generalnej Guberni. I tam znowu dalej działała. Starachowica. Już w 1939 roku, chwilą powstania podziemnego państwa polskiego, harcerze się w tym już włączyli, przyjmując kryptonim Szare Szeregi. Zaczyna się sprawa tej historii pani doktor Ireny Koniecznej. Przyjechała do Starachowic z Inowrocławia. Rozpoczęła pracę jako lekarz PCK w służbie zdrowia. W Starachowicach. Pracowała tam jako lekarz. Skupiała wokół siebie młode dziewczęta Polki, które pracowały tam jako pielęgniarki czy jako salowe, ale z nich utworzyła drużyny, przygotowując je do pracy w oddziałach leśnych partyzanckich. Szanujemy ich poświęcenie i podziwiamy sposób, w jaki to robiły. Zostawiały swoje rodziny, czuły taką potrzebę, by ratować nasz kraj. W Starachowicach spotkała się z podharcmistrz Ireną Kalecińską z Wąchocka, podharcmistrz Stefanią Piechocką. To był rok 1939, październik, listopad. Jest nas już trzy, to założymy drużynę harcerską o profilu medyczno-sanitarnym. Zaproponowała to właśnie druhna Irena Konieczna. Nie patrzyły najczęściej na niebezpieczeństwa, stały w pierwszej linii obrony i starały się nieść tą pomoc. Były niezwykle odważne, bo nie każdy mógłby się decydować na taki ruch. Tych dziewczyn było na początku tam bardzo mało tak naprawdę, bo zaczynało to się od dwóch, trzech dziewczyn, które na początku się spotykały. Dziewczyn potem było nawet kilkanaście przez jakiś czas. Młode dziewczyny bardzo chętnie przystąpiły do tej organizacji. Powstała drużyna składająca się z czterech zastępów. Zastępy liczyły cztery osoby. Doktor Konieczna przyjęła jako pseudonim Dom. Drużyna, kryptonim Młody Las. Jest taką osobą, która jest stawiona za wzór dla młodego pokolenia. Osoby, która nie zważając na trudności podejmowała ryzyko, po to, żeby pomagać innym Polakom. Żeby też ta polskość była zachowana, żeby ta młodzież, która miała jakieś zainteresowania, która miała dążenia do niepodległości, mogła się realizować. Poprzez działanie w drużynie ratowniczo-sanitarnej, wtedy tak to się nazywało, która ta drużyna miała wspierać w czasie ewentualnych konfliktów partyzantów z oddziałów Armii Krajowej. One były bardzo dzielne, potrafiły też zachować tą zimną krew w każdej sytuacji. Mimo że widziały krew, widziały bardzo straszne wydarzenia, wiele osób ginęło, potrafiły to wszystko w sobie zatrzymać i jakoś przeżyć, musiały z tym żyć dalej. Z tych młodszych dziewcząt znalazła się również mama Kaczyńskich, Jarosława i Lecha. Podziwiałem dziewczyny, bo jak gdyby bitwa, walka, rozbicie bunkra, akcja bezpośrednia. To dziewczyny z noszami na pierwszą linię szły. I dopiero z pierwszej linii zabierali
rannych, ciężko rannych, na noszach. Nie tylko jest drużyna harcerska, która kontynuuje te działania, ale jest też grupa ratownicza, która jakby wykonuje teraz zadania troszeczkę odmienne niż akurat duchna Irena wykonywała w czasie II wojny światowej. Teraz współpracuje ze służbami zawodowymi, czyli z policją, ze strażą pożarną, ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Kształcimy się w wyniesieniu pierwszej pomocy, a przy okazji też uczymy innych, bo jak wiemy, pierwsza pomoc jest bardzo ważna i dużo osób nie wie, na czym ona w ogóle polega. Tak jak one, staramy się udzielać tej pierwszej pomocy i niesiemy ją i dalej się kształcimy. Życie jest najcenniejszą rzeczą tak naprawdę i zawsze trzeba o nią dbać. Nie możemy sobie pozwolić na to, że widzimy na przykład osobę, która cierpi i nie pomożemy. Pani doktor w 1943 roku została aresztowana 23 sierpnia. Jej zasługi są wielkie. W tym czasie, kiedy ona była aresztowana w Starachowicach, od 21 do 23 sierpnia zostało aresztowanych 232 osoby. Przewiezione natychmiast do obozu pracy w Bliżynie. Wysyłano 176 osób do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam została skierowana pani doktor Konieczna. W Oświęcimiu, no ona była ładna, postawna, świetnie umiała po niemiecku. Sama mi zresztą powiadała, że ona się dobrze dogadywała z lekarzami niemieckimi. Umiała dobrze po niemiecku, współpracowała razem z położną Leszczyńską, a ona była jako lekarz. Poród odbierała pani doktor Irena Konieczna, również więźniarka. Robiła wszystko, żeby mamie pomóc i mnie oczywiście ratowały mnie. Dzieci miały robione eksperymenty pseudomedyczne przez doktora Mengele. Ja też miałam zakrapiane oczy. Pani doktor mówiła mamie, żeby przemywać oczy pokarmem, że to zneutralizuje. Osoby, które były Niemcom przydatne, bo w 1943 roku to Niemcom brakowało lekarzy, inżynierów, dlatego ci ludzie przeżyli. To samo dotyczy pani doktor Koniecznej. W sierpniu 1985 roku odwiedziłam panią doktor Irenę Konieczną w Gdańsku. Myśmy rozmawiały dość długo na temat, co przeżywała, jak pomagała, mogła dać jakiś lepszy zaszczyk, poszukała jakąś koszulkę, coś dała do przebrania, prześcieradło, żeby owinąć dziecko, dać jakiś lek, jak były różne selekcje, przesuwała terminy, żeby to było później, żeby dzieci jeszcze były zdrowsze, silniejsze. Było takie mleko słodkie, mogła gdzieś tam troszkę ukryć, żeby cokolwiek tym dzieciom dać. Kilkadziesiąt dostaną aspiryn, jakieś kofeiny, jakieś tabletki, salicylaty. To było najwyżej. I teraz podzielić to między te chore. To była straszna rzecz. Dało się jednej, druga mnie wyciągała ręce. System chyba był ten, żeby nienawiść wywołać między nami jedni do drugich. Gdy mnie zawezwał Lagerarzt, ja panią poprosiłem, Perzi, żeby pani od jutra zaczęła przerywanie ciąży. I to w każdym miesiącu. Odpowiada mu, ja tego nie mogę zrobić. Ja kończyłam studia, przyrzekałam, że drugiemu człowiekowi nie będę robić nic złego. 44, 45, kiedy już można było czuć już ten brak tej takiej ścisłej organizacji, już Niemcy wiedzieli, że im się na głowie wszystko wali. Nie było takiej ostrej kontroli przy urodzinach tych dzieci, bo przedtem to od razu te dzieci niszczono, topiono. Jeszcze się udawało te dzieci po urodzeniu od razu odtransportować do sal, bo wiedziała właśnie doktorowi Mengele, że lekarz nie jest po to, żeby ludzi uśmiercać, tylko żeby właśnie pomóc im żyć. Ona nie chciała się chwalić tym, że uratowała komuś życie. Ja spotkałem panią, która zawdzięczała uratowanie życia przez truchnę Irenę w obozie koncentracyjnym. Jej przykładem została także lekarzem i pracowała tutaj właśnie w Gdańsku, także w środowisku bliskim swojej wybawczyni. Chciała stworzyć komitet, który pobudowałby tutaj dla niej pomnik w Gdańsku. To było marzeniem pani doktor Wróblewskiej, bo zdrowie jej nie pozwoli na dokończenie tego dzieła.
kiedy Rosjanie obóz został oswobodzony, Niemców już nie było, więźniowie powoli wracali do domu. Tam było kilkadziesiąt dzieci, malutkich noworodków, po których się nikt nie zgłosił. To ona została tam do końca. To... Losy powojenne też spowodowały to, że dziewczyny nie miały możliwości realizowania się w Starachowicach, były to prześladowane. Irena, która została potem lekarzem, nie miała możliwości pracy. W Starachowicach musiała wyjechać na emigrację do innego miasta, gdzie ktoś jej zaufał, bo ktoś podjął takie ryzyko i zatrudnił osobę, która była wtedy w Armii Krajowej i mogła tam się realizować bardziej zawodowo. To mi opowiadała, że nie przyszła zaraz tam lutym, w marcu tutaj powiedzmy do swojego mieszkania w Inowrocławiu, tylko pod koniec roku. Kiedy przyszła, mieszkanie było już zajęte przez innych Polaków, którzy nie chcieli się usunąć. Także ona właściwie przyjeżdżając jako więźniarka z tego obozu nie miała się gdzie podzieć. I potem skierowała się na Gdańsk, bo chciała się troszeczkę no, wtopić w społeczeństwo. No i tu ją potem poznałam na Niewie Harcerskiej, ale to już wiele, wiele później. Ja mieszkam w Gdyni od 1950 roku. Pochodzę z Podola, ze Stanisławowa. Doktor Konieczną poznałam w harcerstwie. To był okres szkoły średniej. Myśmy wszyscy czekali na harcerstwo. Przez tą okupację marzyliśmy o harcerstwie. Po wojnie powstało, bardzo szybko dostałam drużynową. Na pierwszym obozie poznałam doktor Konieczną. Dowiedzieliśmy się, że przyjedzie druhna Konieczna z komendy Chorągwi nas wizytować. Była taka skupiona i poważna. Taka prawdziwa, jak sobie człowiek wyobrażał wtedy instruktorów harcerskich. Bardzo była rzeczna, nie karciła nas. Podobało jej się to, co robimy. Dopiero po wojnie, przyjeżdżając tutaj do Gdańska, w 1945-1946 roku z mężem tutaj przyjechaliśmy na ziemię odzyskane, jak to się nazywał Gdańsk. Tutaj na terenie harcerstwa spotykałam się z druhną Konieczną, zawsze serdecznie rozmawiałyśmy o naszych stronach rodzinnych. Stąd właśnie jedno zdjęcie tam jest, poświęcenie sztandaru duszpasterstwa harcerskiego w czasie stanu wojennego w 1983. Byłyśmy matkami chrzestnymi tego sztandaru. Potem myśmy współpracowały. Ona działała cały czas w harcerstwie. Mój zastęp zajmował się samarytańskimi sprawami. I przez to był kontakt z komendą Chorągwi, z referatem zdrowia, który prowadziła doktor Konieczna. Potem jej byłam przyboczną, typ prawdziwej instruktorki pod każdym względem. I to taki przedwojenny, gdzie przyrzeczenie się składało, przyrzekało się Panu Bogu, a nie wiadomo komu. Obie byliśmy lekarkami. Spotykałyśmy się także w domu doktor Koniecznej. Mieszkała z mamą i z synem. Jeszcze bliżej, z innej strony poznałam doktor Konieczną. To był wyjątkowo prawy człowiek. Wiedzieliśmy o tym, że była w obozie, ale ona o tym nigdy nie mówiła i nigdy nie wracała do tych wspomnień. Dla mnie ona jest takim wzorem Polki katoliczki, która za żadną cenę swoich przekonań nie porzuci, narażała się i w tym obozie, ratując życie dzieci. A tamto już wiadomo było, że na pewno zabiją. Tamto pokolenie tak było wychowane, to dojrzewające w czasie okresu międzywojennej Polsce. Bóg, honor, ojczyzna. Nikt nie dopuszczał takiej myśli, że może zdradzić. Pełniła tutaj w latach 40. obowiązki członka komendy chówca, odpowiedzialnego za służbę zdrowia, była lekarzem chorągwi. Ale nie tylko, ponieważ miała doskonałe doświadczenie w pracy instruktorskiej. W czasach studenckich zakładała pierwsze drużyny akademickie w Poznaniu. Wiem, że z tymi drużynami podróżowała po kraju, była zapaloną turystką, kochała Tatry, była ze swoją drużyną akademicką na Huculszczyźnie, odwiedzała obozy harcerskie, szczególnie Nieprzetartego Szlaku. Były to drużyny, które skupiały młodzież z różnymi dysfunkcjami zdrowia fizycznego czy psychicznego. Opiekowała się tymi drużynami, była jedną z twórców tego ruchu Nieprzetartego Szlaku. Ładna, wysoka Polka taka, uśmiechnięta, ale taka stanowcza. Nie mówiła za dużo, nie mówiła niepotrzebnie, tylko co powiedziała, to było już przemyślane. Była bardzo prawym człowiekiem, rzadko śmiejącą się. Uśmiech owszem, ale raczej z tych surowych. Taki styl wojskowy. O Boże, nigdy nie mówiła, nigdy nie narzekała. Uczyła się esperanto i praca społeczna w obronie życia w Kury.
spotkania w parafiach, kursy dla tych matek, przedmałżeńskie szkolenia. Była bardzo szanowana. Była człowiekiem bardzo życzliwym, pomagającym ludziom, dbającym o zdrowie, życie. Praca z ludźmi chorymi i upośledzonymi jest największym poświęceniem w ogóle społecznym, a tam także znalazła swoje miejsce. Radość, jaką można było sprawić tym ludziom. Zresztą takie drużyny pracują do dzisiaj, zdobywają szczyty gór, podróżują po morzu, na Zawiszy Czarnym, przez pracę w takich drużynach, no świat dla nich jest także otwarty. Weszła ustawa, że wolno przerwać ciążę. Ile razy ktoś by chciał, wystarczyło chcieć. Doktor Konieczna wtedy pracowała w stoczni w Gdańsku jako ginekolog w przychodni przemysłowej. Doktor Konieczna, ponieważ była katoliczką, nigdy tego by nie zrobiła, i będąc już starym lekarzem, zrezygnowała ze swojej specjalności, została lekarzem ogólnym. To był wielki wyczyn. Miała też prywatny gabinet, ale w tym prywatnym gabinecie nigdy nie robiła zabiegów przerywających ciąże, zabijających dzieci. Odwrotnie, zajmowała się ratowaniem tego życia tych dzieci. To jest takie człowieczeństwo. I wszystko, co robiła, to świadczyło o tym, jak bardzo dla niej ważne jest życie człowieka i jak należy za wszelką cenę bronić. Była wzorem, że nie sprzedała swojej ideologii, religii. Nie sprzedała za pieniądze. Nikt nikogo nie więził, ale po prostu nie mógł pracować jako ginekolog i nie zajmować się tym. Tym bardziej w takich przychodniach, gdzie był jeden albo dwóch ginekologów. Nie można za żadną cenę oddać własnych przekonań. To jest kwestia życia ludzkiego. Tego sprzedać nie wolno. Teraz nie ma takich ludzi, którzy pracują społecznie za darmo, że po to człowiek żyje, jakiś ślad zostawia po sobie, że jest jakiś przydatny, komuś coś pomaga. Ona jak tylko widziała gdzieś chorych ludzi, chore dzieci, no chociażby te drużyny nieprzedartego szlaku, to myślała, co robić, żeby pomóc, żeby te dzieci no też widziały, że jest świat ładny, że jest piękny świat, tak, że warto żyć. Hufiec ufundował taką tablicę pamięci osób, które działały w szeregach w czasie II wojny światowej. Jest ona umieszczona na epitafium przy kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Starowicach. Jest na pewno osobą generalnie zapomnianą w środowisku lekarskim także. Na temat ratowania życia działała w środowiskach kościelnych. Została odznaczona za wybitne zasługi w ratowaniu życia dzieci nienarodzonych. Doktor Irena Konieczna uratowała setki istnień ludzkich, żydowskich, nienarodzonych dzieci w piekle Auschwitz-Birkenau. To historia, która na dzisiejsze czasy jest szczególnie aktualna. Na naszych oczach, niejako w XX wieku, w Auschwitz-Birkenau, na przykładzie dr Ireny Koniecznej, spełniły się niejako słowa Pisma Świętego, że Bóg jest szczególnym opiekunem, obrońcą właśnie czy nienarodzonych dzieci, czy już nowonarodzonych tych maleńkich noworodków. To jest dzisiaj bardzo potrzebne, to przypominanie tej historii biblijnej i tej historii z XX wieku, jakże nieodległej w czasie, aby wszyscy obrońcy życia mieli tą świadomość, że są pod szczególną opieką samego Boga, jako Boga Stwórcy każdego z nas. Bóg jest twórcą narodzonego i nienarodzonego dziecka. I On o te dzieci dba i o tych, którzy te dzieci bronią, również dba. Niech ten przykład będzie dla nas wszystkich takim umocnieniem w służbie życiu każdego człowieka, narodzonego czy nienarodzonego.